Czym jest jasna i ciemna baza ubraniowa? Czy istnieją właściwie jakieś must have'y, które każda kobieta powinna mieć w szafie? Zapraszam na dzisiejszy wideo poradnik, gdzie poruszę te tematy. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że ja nie wierzę w jakieś ogólne must have'y, czyli takie powinności kobiecej szafy, że każda z nas to powinna mieć, nie wiem, e, czarne spodnie, małą czarną tręcz i klasyczną białą koszulę. No nie wierzę w to. E, tak samo, a właściwie tym bardziej nie wierzę w must have'y sezonu, no ale to jest kwestia trendów i rozbujanego konsumpcjonizmu mody, który nas namawia do tego, żebyśmy kupowały coraz więcej, no bo musimy mieć coś w szafie. Natomiast czy naprawdę jest tak, że nic nie musimy, że wszystko jest dowolne? No też tak nie do końca. Natomiast moje podejście jest takie, że każda kobieta powinna mieć w szafie to, co jest dla niej dobre. No i Możesz zadać pytanie, no okej, okay, ale co jest dla mnie e, dobre? Zaczęłabym od takich bardzo bazowych rzeczy, czyli właśnie od bazy ubraniowej jasnej i ciemnej. I dzisiaj chciałabym poświęcić kilka minut na to właśnie zagadnienie. Czym jest e, jasna i ciemna baza ubraniowa? No to bardzo prosta rzecz. To takie ubrania, które ty. Nosisz, których ty potrzebujesz. Co mam na myśli? To znaczy, jeżeli na przykład jesteś miłośniczką wąskich spodni typu cygaretki, spódnic ołówkowych, bluzek, takich w stylu t-shirta, coś jak ja mam dzisiaj na sobie, do tego lubisz nosić marynarki, i Twoim ukochanym płaszczem jest trench. Wtedy mogłabym powiedzieć, że to są twoje must have, y, bo to są rzeczy, które ty nosisz, które ty lubisz nosić i które wiesz, że tobie się sprawdzają. Czy to jest tak, że te rzeczy ktoś nam narzuca z góry? Nie, to jest trochę metoda prób i błędów, jeżeli robisz to samodzielnie. Bądź może być to przyspieszone, jeżeli zrobisz to ze stylistką. To znaczy, jeżeli stylistka pomoże ci odkryć twoje must have'y. Twoje, twoją bazę ubraniową. No i teraz e, baza ubraniowa to jest coś, co sprawdza się w Twojej szafie. Czyli mogę powiedzieć, że to są takie mm, artykuły odzieżowe, które w Twojej szafie, jak się znajdą, to się dobrze w nich czujesz. I teraz, czym jest jasna i ciemna baza ubraniowa? Jasna baza ubraniowa to są dokładnie te ubrania, które wymieniłam przed chwilą. One mogą być oczywiście zupełnie inne dla ciebie. To są dokładnie te ubrania, które wymieniłam w jasnej kolorystyce. A ciemna baza ubraniowa to jest to, co przed chwilą wymieniłam, czyli to co dla ciebie się sprawdza w ciemnej kolorystyce. Co mam na myśli? Ta jasna i ciemna baza ubraniowa może być potraktowana bardzo ogólnie i możesz posiłkować się tak zwanymi kolorami uniwersalnymi. Kolory uniwersalne, to są czy kolory bazowe, można je różnie nazywać. To są takie kolory, które w różnych ilościach sprawdzą się dla większości z nas i to są odcienie bieli, odcienie szarości, od jasnych po ciemne, odcienie czerni, granat łącznie z denimem, czyli z takim jeansowym swoją odmianą, beże i czekoladowe brązy. Mogłabym powiedzieć, że to jest taka szóstka kolorów, które, która sprawdzi się u większości z nas, ale na różnych powierzchniach. Bo ja na przykład no, nie najlepiej wyglądam w czerni, co oznacza, że sukienka typu mała czarna nie byłaby moją e, ciemną bazą ubraniową, no bo nie najlepiej w niej wyglądam. Natomiast już na przykład założenie czarnych rajstop zimą, czarnych kozaków, czy przerzucenie przez siebie czarnej torebki, no w żaden sposób mnie nie zabija. E, moim zamiennikiem czerni będzie gorzka czekolada, czy w ogóle czekolada. E, ktoś Ktoś inny może powiedzieć: Nie, ja w czekoladzie, w ogóle w brązach, w takich ciepłych kolorach źle wyglądam. Dla mnie będzie lepszy granat bądź grafit, a nie czerń. Więc trzeba znaleźć z tych, właśnie z tej szóstki kolorów swoje. I mamy jasne, czyli biele, beże, jasne szarości. No i mamy te ciemne, czyli czerń, ciemne szarości, granat i brązy. To są, tak by można było powiedzieć. Czyli jeżeli nie jesteś pewny, jakie inne kolory do ciebie pasują, no to możesz tą jasną i ciemną bazę ubraniową sobie zorganizować właśnie w tych kolorach. Oczywiście możesz to rozszerzyć. Co rozszerza? Oczywiście rozszerza to Twój typ kolorystyczny. I tutaj przydaje się analiza kolorystyczna, zrobiona albo z kolorystką. Bardzo serdecznie zapraszam Cię na moją stronę internetową kodstylu.pl, jeżeli chcesz wykonać sobie taką analizę, czy to stacjonarną czy to online? Nie ma to znaczenia, każda jest tak samo skuteczna albo Robisz to samodzielnie. Samodzielnie jest oczywiście trudniej, no ale nie trzeba nigdzie jechać i nie trzeba za to płacić. Więc jeżeli chodzi o analizę kolorystyczną, to każdy typ urody ma swoją jasną i ciemną bazę ubraniową. I ona oczywiście może się pokrywać z tymi uniwersalnymi, bo może być tak, że w twojej ciemnej bazie ubraniowej będzie czern i granat, ale może też na przykład będzie jakiś winogronowy fiolet i na przykład ja wiem, jakiś choinkowy zielony. Przykłady, zupełne przykłady. Także możesz rozszerzyć tą szóstkę kolorów uniwersalnych. O Twoje kolory. Możesz tam na przykład dorzucić pastelowy błękit, możesz dorzucić pistacjową zieleń, w zależności od tego, co wychodzi w Twoim e, typie kolorystycznym. Więc jeżeli już wiesz, jaka jest opcja, jeżeli chodzi o bazę ubraniową, no to co tak naprawdę to oznacza? W czym nam się przydaje ta jasna i ciemna baza ubraniowa? Ja wychodzę z założenia, że w jasnej i w ciemnej, idealnie byłoby w jasnej i w ciemnej em, bazie ubraniowej mieć. Każdą sztukę odzieży, którą nosimy, czyli na przykład jeżeli ja noszę bluzki czy t-shirty takie z, no, z krótkim rękawem, to na pewno chciałabym mieć jedną z ciemnej bazy ubraniowej, jedną z jasnej bazy ubraniowej. Dopiero później będę szalała, czy na przykład będę sobie kupowała żółtą w zielone kropki, wściekle czerwoną i na przykład fuksjową w białe paski, czyli dopiero Później po załatwieniu, zapewnieniu sobie bazy szaleje zresztą. Jeżeli lubię nosić spódnicę midi, to na początku postawiłabym w jakiś bazowy kolor jasny, bazowy kolor ciemny, a dopiero później będzie pomarańcz w zielone liście. Tak? Mam nadzieję, że tutaj jest to jasne. Czyli baza ubraniowa to jest coś, co jest w naszych jasnych i ciemnych kolorach, przez nas wybranych albo. Z tych uniwersalnych albo poprzez analizę i przerzucenie tego na sztuki odzieży. Czyli jeżeli nosisz topy, to masz najpierw jasna baza, ciemna baza, dopiero później szalejesz. Jeżeli nosisz marynarki, jasna baza, ciemna baza, dopiero później szalejesz. Jeżeli nie chcesz aż tak rozbudowywać, czyli nie chcesz mieć trzech sztuk, znaczy trzech reprezentantów z każdego yy, asortymentu, no to możesz chociaż mieć jasną, i kolorową, czy wzorzystą. Ciemną, i kolorową, i wzorzystą. Dlaczego tak się robi? To jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli mamy wszystko zapewnione w bazowych kolorach, to istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że nie będziesz, będziesz miała w szafie takie wolne elektrony, czyli rzeczy, które do niczego nie pasują. Bo jeżeli na przykład kupisz sobie pomarańczową spódnicę midi, taką rozkloszowaną, wielką w zielone liście, a wszystkie Twoje góry będą na przykład w jakichś kolorach czy wzorach, no to nie będziesz miała jak tego sparować. Jeżeli okaże się, że masz jasną bazę ubraniową, ciemną bazę ubraniową i dopiero później kolory bluzek, no to bez problemu dopasujesz tę szaloną spódnicę do siebie. Mam nadzieję, że... Takie postawienie sprawy, jeżeli chodzi o jasną i ciemną bazę ubraniową, jest dla Ciebie bardzo proste. I będziesz mogła to z powodzeniem wprowadzić do swojej szafy. Ale to jeszcze nie koniec, bo chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, czyli o tym, że ilość kolorów jasnych i ciemnych w naszej szafie też może się różnić. To znaczy, że jak wcześniej mówiłam o tym, że masz każdą sztukę odzieży w jasnym kolorze, w ciemnym kolorze i później w jakichś swoich szaleństwach to można by było powiedzieć, że Takim kolejnym etapem w tajemniczenia. jeżeli znasz swój typ urody, jest to, że jasne typy urody, czyli ogólnie jesie... przepraszam, wiosny i lata, będą miały więcej tych jasno-bazowych kolorów, ponieważ to są typy urody, które lubią być wykańczane na jasno. Natomiast jesienie i zimy będą miały więcej tych ciemnych, bazowych kolorów, bo one lubią być wykańczane na ciemno. Także to nie zawsze musi być takie pół na pół. To jest tak, że typ urody, jeżeli go znasz, to jeszcze właśnie definiuje, w którą stronę waloru, czyli jasności, ciemności Twoich zestawień, idą stylizacje. Także mam nadzieję, że ta koncepcja wniesie coś do swojej szafy. Daj znać, czy wcześniej już o niej słyszałaś, czy przyda Ci się. No i czy zaczniesz planować szafę na kolejny sezon, no a właśnie wchodzimy w jesień i w zimę, także na pewno porządki w szafie w pełni zmiana sezonów z e, klapeczek sandałków na botki i jakieś może już może jeszcze nie korzuchy, ale to nigdy nic nie wiadomo. E, na pewno się u ciebie odbywa. Mm, bardzo serdecznie zapraszam cię do zapoznania się również z e-bookiem Szafa kapsułowa na jesień 2023. To jest na stronie ebook.codstylu. PL jest to produkt, który jest takim bardzo czasowym produktem, bo tam jest bardzo dużo linków, naprawdę set linków jest, nie pamiętam dokładnie ile teraz, ale dużo tych linków tam jest, do różnych ubrań, które pomogą Ci stworzyć szafę kapsułową. Oprócz tego... Dostajesz też nagranie o tym, jak w ogóle podejść do szafy kapsułowej i czy na pewno jest to coś dla Ciebie. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!